Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie na szczególnym dla mnie wieczorze, ponieważ moja ukochana mentorka Kasia zgodziła się przyjść tutaj dzisiaj do nas. Pa, pa. Ja zaraz sprawdzę, czy wszystko jest ok, a jeżeli tam jesteście, o widzę, że się pojawiacie, to napiszcie proszę, czy nas dobrze widać i słychać. Witajcie dziewczyny. Właśnie. No. Co ja będę mówić? Moim gościem jest dzisiaj Kasia Miller. To ja. Tak, to ty, czyli psychoterapeutka, psycholożka, autorka książek, poetka, no i przede wszystkim kobieta, która, tak chyba mogę powiedzieć, która ma w sercu kobiety, w ogóle ma w sercu człowieka. Tak, to bardzo, kobiety szczególnie. Tak, i szczególnie kobiety i no robię wszystko, żeby je wspierać, ale żeby nie było, nie głaszczę po główce. Nie głaszczę. Czasem po głaszczę, musisz przyznać. No tak, czasem. No, nie bądź świnka, no. Czasem, ale też chciałam powiedzieć, że masz radar na to, jeżeli siebie oszukujemy i jesteśmy dla siebie niedobre. Tak. Można tak, taki opis może być? Może być. Dobrze, ja to sprawdzę, czy tu wszystko jest ok. A wy nam napiszcie, czy nas widać i słychać. O, jesteśmy, widzę. Dobrze. Ja tu będę miała komentarze. Dobrze. Okej, okay, już nas sporo jest. Super. O, cześć kochane, Dorota pisze, Basia, Alicja. Jest, Alicja Karpowicz pisze, że jest poruszona. Bardzo się cieszymy. Elżbieta, dobry wieczór. Super. Coś się tu zawiesiło? Nie, nie wiem. No dobrze, słuchajcie, to my mamy dzisiaj taki temat, jak być szczęśliwą w każdym wieku. I no bo tak sobie myślę, że patrzę na siebie, patrzę na różne moje znajome, że z wiekiem, nie wiem, czy mądrzejemy, czy umiemy bardziej być szczęśliwe. Jak to, Kasiu, jest? Jak to widzisz? Wiesz, ja przede wszystkim mam taką głęboką wiarę, że najlepiej jest się czuć w tym wieku, w którym jestem. Aha, czyli w tym momencie. Tak, jak jestem teraz. I że to jest najlepszy wiek dla mnie. Mhm. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przeżyłam w czasie tej pandemii, całej tej, wiesz, kwarantanny, taki czas, to myślałam, o kurde, chyba jednak się nie lubię starzeć, chociaż bardzo sobie mówiłam, że lubię. Więc jednak bardzo lubię, ale też trochę nie lubię. No, no tak. Tak, tak. Ale to jest tak, że właśnie, słuchajcie, naprawdę teraz, żeby poważnie powiedzieć, każdy czas w życiu ma swoje ogromne plusy i ogromne minusy i ma też takie rzeczy średnie, prawda? Każdy. Jesteśmy dziećmi, to nam się wszyscy zachwycają. Prawie wszyscy, no tak, prawda? Ciu, ciu, ciu. Ale potem się zaczyna, prawda? Nie właś, a nie rób, a nie gadaj, a nie przeszkadza, a nie biegaj, a nie śpiewaj. Albo dlaczego nie śpiewasz i nie biegasz, prawda? No i potem cały czas, przez całe życie dzieje się coś takiego, prawda? Że tak. Część rzeczy jest fantastyczna, bo ku czemuś idziemy, czegoś chcemy, że czekamy, tworzymy, sprawdzamy, a część nam nie wychodzi tak, jakbyśmy chciały. No nie ci chłopcy się w nas zakochują na przykład, co byśmy chciały. Albo my się zakochujemy nie w tych, co trzeba. Albo tak, różne dziewczynki mają tych chłopców, co to myśmy je chciały. No wiecie, no różne rzeczy się dzieją. Tak. Robimy te doktoraty, albo dostajemy te różne takie umiejętności, prawda, życiowe. Tak. Uczymy się szyć, albo gotować, albo w ogóle... Obsługiwać komputer, albo... Albo sprowadzić samochód, co ja bardzo podziwiam u dziewczynek bardzo, bo nigdy tego nie zrobiłam i chciałam się. No i te dzieci różne, wiecie, no plusy i minusy, no bez przerwy plusy i minusy. Mieć chłopa dobrze, nie mieć chłopa też dobrze. Nie mieć chłopa źle, mieć chłopa też źle. O, a propos, czekajcie, potem zapomnę. Pokażę wam książeczkę, właśnie wyszła. Mam faceta i mam problem. Napisałam go z Suzan Giżyńską, jak już parę książek z nią napisałam. No i jak sama nazwa wskazuje, jest ona o tym, że wiecie, chcemy mieć faceta, ale jak go mamy, to co mamy? Mamy z nim problem. Tak. No, a jak go nie mamy, to też mamy problem. Jak go nie mamy, to mamy problem, że go nie mamy. Tak. Więc no można powiedzieć, że jedne wolą nie mieć problemu, bo nie mamy, a drugie wolą mieć, bo mamy. No tak, to prawda. O, to fajnie powiedziane, no, super. No. No dobrze, ale to o facetach na pewno jeszcze pogadamy. Możemy, ale jak nam się nie będzie chciało, to nie wiem. Co będziecie chciały. Oczywiście dziewczyny, zadawajcie pytania, będziemy tutaj, ja będę kontrolować, będziemy odpowiadać, będę Kasi czytać. Natomiast ja bym tak chciała powiedzieć o tym właśnie, o tym wieku, bo ja skończyłam w tym roku taką, miałam bardzo, bardzo okrągłą rocznicę. Taką piąteczkę z przodu. Bosko. 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 I myślałam, że mnie to jakoś, nie wiem,
sieknie, zdołuje. No właśnie nie. I pomyślałam sobie i nawet napisałam na Facebooku taki Boże, jakoś to ładnie nazwałam, nie postulaty 50-latki. Aha. I między innymi było o tym, że coraz mniej, a właściwie w ogóle starałam się wyeliminować słowo powinnam i muszę. I no właśnie, tak sobie myślę, że czy to nie jest tak, że dajemy sobie większe prawo z wiekiem, oczywiście nie wszystkim. O ile sobie dajemy. O ile sobie dajemy. Jak już w ogóle wchodzimy na tą drogę, żeby dawać sobie prawa, czyli jak do nas dociera, że mamy za mało praw, tak jak do nas dociera, że rodzice nam nie dali pewnych praw, że szkoła nam nie daje, że w ogóle społeczeństwo tak zwane Kościół, nie tylko politycy nam nie daje, ale nam zabiera, tak, naprawdę. No Kościół bardzo i politycy tak bardzo, szczególnie prawicowi, prawda? Właściwie głównie prawicowi, no bo lewica jednak pomimo wszystko jest za kobietą. No tak mówią. Przynajmniej tak, tak mówią właśnie. Tak, tak. Chociaż wiecie, pamiętam z socjalizmu to się taki dowcip było, że jak partia powie, że zrobi, to powie. No, dobra. No. O dobra, o Alicja tu pisze, że ja w wieku 44 lat zdawałam 11 razy egzamin na prawo jazdy. No. Ale Alicja, czy zdałaś, czy tylko zdawałaś? Bo to jest ciekawe. Pewnie zdała, no słuchaj. Ej, i Ala pyta, czy będzie można odsłuchać. Oczywiście będzie można później odsłuchać. No pewnie zdała, za 11 zdała. Szczęśliwa. Fantastyczna dziewczyna w ogóle. No super. No więc właśnie, więc no dobrze, powiedzmy jeszcze o tych powinnościach, bo... No i teraz kolejna rzecz, jak się zaczynamy zajmować rozwojem i czytać jakieś książki i rozmawiać w grupach takich bardziej świadomych, prawda, to zaczyna do nas docierać, że ten wewnętrzny rodzic nasz, który nas no jednak mocno katuje, no to taki pewien jest, pełen jest tego powinnam i muszę. Wewnętrzne dziecko jak słyszy powinnam, no to niektóre robi tak, tak, robię, lecę, pędzę. Oj, dużo tak robię. Bardzo dużo, a niektóre mówią, Jezus, nie chce mi się, prawda? Właśnie dlatego, że powinnam, to nie zrobię na przykład, nie? Albo zrobię, ale po łebkach, albo zrobię, żebyście się ode mnie odczepili. I to taka nie jest dobry, to nie jest dobry interes wewnętrzny. No a dorosły to różnie, wiecie, z tym jest, a raz się odzywa, raz nie. Najmniej w nas, niestety, nasi rodzice wychowują dorosłego, najmniej, bo oni nie chcą, żebyśmy mieli dorosłego, szczególnie dziewczynki, bo mamy się słuchać, prawda, być grzeczne. No i no, mamy takie duże potem dziewczynki 50-letnie, nie? Przepraszam, 70-90-letnie dziewczynki też mamy. Tak. Czasami dużo wdzięku mają, no ale to jakby nie tylko o to chodzi w życiu. Ale może powiedzmy, Kasiu, bo mówimy o tym wewnętrznym dziecku, nie dla wszystkich może to jest... Jeżeli to dla was jest niejasne, to powiem szybciutko, tak. No. Dziecko to są nasze uczucia, wszystkie odruchy, nasza siła witalna, energia przede wszystkim. W ogóle nasze życie to jest dziecko, z tym przychodzimy na świat. Rodzic wewnętrzny to jest to, co głównie odbieramy od naszych rodziców. Później od autorytetów, od wychowawców, szefów i tak dalej. I to jest taka, ważne bardzo, dziecko się w nas odzywa takimi słowami. Lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, podoba mi się, nie podoba mi się, zrobię, nie zrobię. No wszystkie nazwy uczuć, wszystkie nazwy stanów. Rodzic natomiast to są tak normy typu świat jest fajny albo świat jest do dupy, prawda? Albo ludzie to są wszyscy oszuści, a bogaci szczególnie, albo a faceci, ludzie są, a faceci to zawsze są jednego, prawda? Albo rodzic to jest też muszę, powinnam, powinnaś, trzeba, wypada, nie wypada, dziewczynka tak nie siada. No chłopcu to wolno, ale dziewczynce nie, prawda? Albo jesteś do dupy, albo no jesteś cudna po prostu, prawda? Jesteś ale udana. Ale to rzadziej niestety. No niestety. Tak. Niestety najczęściej jest tak, no i nie udałaś ty się nam tak bardzo, jakbyśmy chcieli. No. Oj, gdyby nie ty, to ja bym skończyła studia. Oj, albo bym w balecie tańczyła, prawda? Tak. Tak. No. Ale czy to, można powiedzieć, że jest równoważne, to nie, ale jest blisko wewnętrznego krytyka, prawda, ten rodzic? To jest właściwie, można powiedzieć tak, że wewnętrzny krytyk jest krytycznym rodzicem. Jest po prostu krytycznym, surowym, czasami nielitościwym, czasami wrednym, czasami bardzo mieszanym, bardzo niekonsekwentnym na przykład, bardzo takim słabym też może być. No słabi rodzice w ogóle to też dobrze nie robią dziecku. No tak. I wtedy ten rodzic wewnętrzny na przykład nie daje ograniczeń, ale też nie daje wzmocnień, nie daje motywacji. I bezpieczeństwa. Motywacja jest strasznie ważna, prawda? No, tak. Żeby siebie motywować, żeby to dziecko było do czegoś właśnie chętne, żeby się cieszyło tym, co robi, żeby miało dumę z siebie, prawda, tak, zadowolenie, uznanie, no to wszystko, oceny są od rodzica, więc też jesteś kochanym dzieckiem, to jest od rodzica,
No albo właśnie niegrzeczna jesteś, leniwa, może zdolna, ale leniwa. No to wszystko od rodzica. No i te właśnie takie różne o świecie. No i jest jeszcze dorosły, który jest komputerem takim, zbiera wszystko, pamięta wszystko. Można powiedzieć, całe nasze doświadczenie jest w dorosłym. Czy takie logiczne myślenie też? No logiczne też, ale głównie chodzi o to w dorosłym, że opłaca się albo się nie opłaca, warto, nie warto. On jest bardzo potrzebny do podejmowania decyzji i pamięta, co było. Na przykład, no wiesz co, pamiętasz jak kiedyś, żeś się bała, że nie warto powiedzieć szefowi, że chcesz podwyżkę, poszłaś, poprosiłaś i dostałaś. Rozumiecie, prawda? Tak, tak. No to teraz nie siedź na dupie, tylko podnieś ją znowu i pójdź i powiedz, że chcesz następną. Tak. No, bo się opłaca, rozumiecie. Tak. Dorotka pisze, dziewczyny, odpuszczajcie sobie te powinności, przymusy. Nauczcie się wybierać, decydować. A Iwona pisze, jak miło widzieć kobiety, którym leży dobro innych kobiet na sercu. Miał, miał. Tak, pozdrawiam serdecznie, muszę zdobyć. Pani Kasi, książkę masz faceta, no to masz problem. I tak. To jest nowość, ona będzie... Ona już jest do kupienia. Tak, już jest tak. W sprzedaży, także dziewczyny, kupujcie. Okej, okay, czyli warto zdawać sobie sprawę z tych trzech ról i też, żeby była równowaga między postaci. Kochani, szczęście w człowieku jest wtedy, kiedy wszystkie te trzy części się ze sobą dogadują i są w harmonii. Wtedy jest cudownie. Dziecko mówi, że ma na coś ochotę, rodzic mówi cudownie, fantastycznie, to trzeba właśnie robić, to ty to tak świetnie robisz, tobie to zawsze wyjdzie. A dorosły mówi, o tak, to się bardzo opłaca. Tak, tylko problem polega na tym, że mało która z nas ma mądrego, dobrego rodzica. No to jest największy, w ogóle bym powiedziała, w Polsce to jest tragiczny problem. Kobiet problem ogromny, ponieważ tak jak my sobie dopieprzamy, drogie panie, jak my siebie czarno widzimy, jak my siebie nie doceniamy, jak my siebie nie ustawiamy, to takie słowo sekujemy, nie? Sekutnica, dowalamy sobie. Jak coś jest, jak... I w dodatku zobaczcie taki przykry kawałek, jest mi źle, jest mi trudno i jeszcze se dowalę, nie? Tak. Za to, prawda? Na tym, że ty taka głupia jesteś, albo znowu żeś coś zapsuła, znowu zapomniałeś, znowu sobie nie radzisz. No dzisiaj była taka cudna dziewczyna, którą ja tak cenię bardzo. I okazało się oczywiście, że wściekła jest o to, że nie wszystko trzyma pod kontrolą tak, jak powinna. No właśnie. Ja gdzieś, Kasiu, wyczytałam takie twoje zdanie, że napisałaś, czy powiedziałaś, że najgorsza u nas w Polsce dla kobiet to jest mieszanka masochizmu z perfekcjonizmem. Oj tak, słuchajcie, cierpienie. O, jaka ofiara, jestem beznadziejna. Nie udałam się i wyda się, że jestem niefajna. No w ogóle i za co mnie kochać, prawda? A potem jednocześnie tak? To ja tak, ja wypuściłam coś takiego, ja muszę zrobić fantastycznie, ja muszę udowodnić, pokazać, zaprę się, zawezmę się, padnę. Ale zrobię. I podłoga musi być wylizana, dzieci muszą być czyściutkie, mąż wyprasowany, tak? No. I jeszcze w pracy kariera najlepiej, tak? I same sobie to robimy, tak? No, gadamy o tym dużo już, myślę, że trochę kobiet już puściło. Że się zrobiły takie rzesze mądrych panienek, no nie będę cię palcem pokazać, ale właśnie pokażę, że warto było, prawda, warto było, Kasiu, do ciebie przyjść kiedyś. No tak. I ma różne moje mądre, cudne dziewczynki, kochane, naprawdę, niosą kaganiec ze światy w Polskę i nie tylko zresztą, bo też za granicą przecież dużo ich jest. Także my się po prostu mamy zarażać, wiecie, niegrzecznością. No to jest taka moja misja. Pięknie, zarażać. A jeszcze powiem wam, żeśmy wymyślili ostatnio z paroma paniami, no takie określenie, kurde, że po prostu, tylko żebym dobrze powiedziała, matko... nie, to teraz nie powiem, bo nie spalę. Nie, będziecie ciekawe. Ale może na koniec ci Kasiu może. Pisze Bogusława. Trudno znaleźć motywację, jak się ma ciągle pod górkę. Co to znaczy, misiaczku, ciągle pod górkę? Napisz, Bogusiu. No napisz, co bo masz na czy to myśli? Nie jest tak, że widzisz wszystko pod górkę i wtedy jest. Słuchajcie, jeśli się ma... W ogóle od czego zależy takie poczucie dobrostanu? Od emocji. Znaczy od uczuć. Od tego, czy mamy w środku poczucie... że jestem fajna i że w ogóle jest fajnie i że życie jest fajne i że ludzie też są dość fajni i że mnie lubią, a ja ich. Tak. I wtedy można, powiem wam, naprawdę różnych rzeczy nie mieć. One się nawet mogą nie zdarzać, a i tak jest dobrze. I można być piękną, bogatą, sławną,
ukochaną i nieszczęśliwą. I w środku biedna dziewczyna. Można, tak. Tak, to... Ale też jest ważne to, że to co powiedziałaś Kasiu, że tak, że życie jest fajnie, ale przy, jakby dopuszczamy to, że są też niefajne momenty i to no, nas nie zabija. W dodatku, jeżeli tego nie dopuścimy, no to będziemy roszczeniowe, słuchajcie. No, o, tak. Są okresy, kiedy się pięknie układa, prawda, i fajnie się żyje i człowiek myśli, o już. Zawsze tak będzie. Nie będzie właśnie. Tak zawsze. Powiem wam, że dawno temu sobie takie dwa zdania sprawdziłam. Jedno jest, właściwie niby to jest to samo. Złe zawsze mija, dobre zawsze wraca. O, tak, to piękne. Ale niektórzy mówią tak, dobre zawsze mija, a złe zawsze wraca. No właśnie, to jest ta szklanka do połowy. Dokładnie. Ja sobie myślałam tak, moja wersja jest taka, że dobre zawsze wraca. Bo ja tak lubię, mnie się to bardziej podoba. To jest mój wybór, to jest mój dorosły, który mówi, ta wersja jest dla mnie zdrowsza. No właśnie. Jest dla mnie bardziej wspomagająca. Ona mnie bardziej koi. Ja wiem, że są złe rzeczy, wiem, że są też we mnie. Wiem też, że są w ludziach mi bliskich, wiem też, że są w świecie. Ale co z tego przecież, gdyby było cały czas, wiecie, słonecznie, 25 stopni albo 27, tak. I bez deszczu to byśmy się zabili, kurde. To jest ten dualizm. No nie? Nie ma, byśmy nie mówili, że jest dzień, jakby nie było nocy. A jeszcze w dodatku czasami nie wiadomo, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, bo dla niektórych, jak idą do pracy o 4 wstają, to już jest dzień. No tak. A dla kogoś innego jest głęboka noc, prawda? W ogóle tak. Wiecie, wszystko jest bardzo subiektywne, ale jednocześnie nie oznacza, że nie ma jednak takich rzeczy, na których się można oprzeć, prawda? Które ale trzeba chcieć je zobaczyć. Tak. Tak, i to jest, czyli mamy właściwie taki pierwszy mocny punkt do tego, jak być szczęśliwą w każdym wieku, że trzeba to chcieć wybrać. W ogóle trzeba też wiedzieć, pierwsza rzecz taką, że w ogóle ja wybieram. No właśnie. Że ja nadaję znaczenia, że to ode mnie zależy, w jaki sposób ja zinterpretuję to, co się dzieje. To jest bo słuchajcie, no oczywiście może być tak, że ślicznie się ubrałam, poszłam na przyjęcie i się tam nudzę. No może się tak zdarzyć, no ale jak się na przykład nudzę, to ja sobie wtedy myślę tak, co ja mam zrobić, żebym ja się nie nudziła? Bo może ci ludzie, co tam przyszli, mieli być fajni, a nie są. No to co ja robię? To ja ich oceniam oczywiście i oczywiście oni są winni i one odpowiadają za mój stan. No to może ja ich rozbawię. Albo może ja sobie zsiądę z kimś w kąciku i zawiążę tak zwany sojusz, prawda? I sobie na przykład poplotkujemy, albo przeciwnie powiemy sobie, o, tak tutaj pani sama siedzi, ja też, to może sobie coś o sobie powiedzmy, albo do takiego pana, co sam siedzi, nie? Wiecie, ja wybieram, czy wychodzę z tego przyjęcia, czy idę do łazienki na przykład i się tam podmaluję, oko, że tak powiem sobie, podbłyszczę i pójdę, wyjdę i będę szukać, kogo by tu jednak oczarować, czy będę siedziała i jadła, bo na przykład jest pyszne jedzenie. Rozumiecie, to przyjęcie to jest życie. No albo wychodzę, bo mi nudno. Albo mama, siedzę i narzekam. Albo tak? Narzekam, albo mówię sobie, o matko, to nie mogli już lepszych gości zaprosić. No. Mnie też zaprosili, prawda? A tak. Śpiewa Osiecka napisała, że drugi raz nie zaproszą nas wcale. Co prawda, ja nie wiem, czy tak jest, bo my tego po prostu nie wiemy. Ale lepiej przyjmijmy, że... Ale powiem tobie i wam, że strasznie ważne zdanie, że ja nienawidzę zdania, że życie jest krótkie. Nienawidzę. Bo ono nas wciska w jakiś kit. Tak. Życie jest bardzo długie i wszystko się w nim zmieści. Oczywiście zdarza się, że i małe dzieci umierają, prawda? I młodzi, wspaniali ludzie, cudownie wyposażeni też umierają. Ale naprawdę życie jest długie. Takie tak zwane normalne życie człowieka, który umiera ze starości, jest długie. Tylko my czasami nic z nim nie robimy. No. I tu mamy kolejną rzecz, to co powiedziałeś, sprawczość. Tak. Sprawczość, czyli rzeczywiście jak siedzę tam, gdzie mi się nie podoba, to nie narzekam, tylko zabieram tyłek, przepraszam, i wychodzę, tak? I to dokładnie tyczy się również związków, tak sobie teraz myślę, bo pracuję z kobietami i często, i zresztą znajome też mam, i są kobiety, które potrafią przez 20 lat narzekać na tego partnera, ale tak strasznie. Ale mają na kogo narzekać. No właśnie. Powiem wam, że kiedyś narzekałam na swojego męża, pierwszego byłego. Narzekałam i raptem mi olśnił się. O, jak to dobrze, że jest na kogo zwalić to wszystko.
Bo co by było, co by była, nie... sama bym tak musiała ponosić odpowiedzialność za siebie. Za tylko swoje życie, tak? I co to jest, jak nudno, to mnie jest, nie to, że on nie wymyślił, że on nie pojechał i nie kupił biletów, albo że mi nie zaproponował, tylko że ja sama. Tak. No jak jestem ze sobą, nawet z nim, i mi jest z nim nudno, to ja sobie mówię, tak, chwileczkę, Miller, no to co byś miała ochotę zrobić? Mówię, ty, może byśmy gdzieś wyszli, a on mówi, nie, no to ja wychodzę. No i to jest właśnie w Polsce jest najważniejsze, tak, ale jeszcze nadal nie. Ale on mi nie pozwolił. O, właśnie. Albo on nie lubi do teatru i siedzi sama. No nie? To ja mówię, wiesz, Misiu, ale Jurek lubi. Albo Bożenka, no niekoniecznie. Znowu ten Jurek. No ja mam, wiecie, pamiętam, kiedyś przeczytałam dawno temu, że w Ameryce dziewczyny mają haremy męskie. Bardzo mi się to spodobało. Że do nich dotarło, że jeden mąż, albo jeden kochanek, czy jeden przyjaciel nie zapewni wszechstronności. No to z jednym się chodzi właśnie do opery, bo drugi nie lubi. Z innym się chodzi na tańce, bo on no lubi właśnie tańczyć. Z innym się chodzi na jedzonko, bo on lubi jedzonko. A mąż jest w domu. Opowiada, tak? A mąż jest w domu, a trzeci na przykład na wernisaże. Albo na boks, jak się lubi, nie? Tak. No i co? Ale wiesz, jaki jest kłopot, że my dziewczynki chcemy, żeby to wszystko było w jednym. Bierzemy sobie męża i on ma nasze życie my wypełnić. My dziewczynki, uwielbiam dziewczynki i was uwielbiam. I kobiety kocham i wolę niż mężczyzn. Uczciwie to mówię, wolę. Nie w sensie seksualnym, bo jestem hetero. Ale bardzo lubię kobiety, cenię, ale głupie to my takie czasami jesteśmy, że ręce upadają, wiecie? Ma baba tyle różnych fajnych rzeczy, to jeszcze jest zawsze za mało, zawsze za mało, zawsze nie tak. Zawsze nie to, a nie ona kwiaty. Nie taka, a on, ten mąż nie taki, a no może dzieci też się czepiają. A życie, w ogóle to już na tym ma pole, chcecie, nie podoba ci się, to sobie popraw. Właśnie. To sobie, poza tym już się moje dziewczyny się śmieją, bo jak ja mówię, chcesz mieć kwiaty i wszystkie mówią chórem, to je sobie kup. I tak dostaniesz od czasu do czasu, prawda? I tak ci ktoś przyniesie. I tak ci ten twój chłop czasem zerwie nawet, wiesz, i wręczy. A ile jak je lubisz, to je sobie kupuj. Właśnie. I to dotyczy wszystkiego. To takie roszczeniowe oczekiwanie. Strasznie roszczeniowe. Im biedniejsza ofiara, tym większe roszczenia. Oczywiście odwrotnie również, to co powiedziałaś, masochizm razem z perfekcjonizmem. Tak. Im więcej nieszczęścia, tym bardziej ona to się nauczyła znosić, wytrzymywać, zamiast zmieniać. W związku z czym, ponieważ wytrzymuje i znosi, no to jest święta, prawda? No tak. W związku z czym to jej się należy za to. Wdzięczność. Korona cierniowa utkana diamentami, rozumiecie? No to jest zestaw, koszmar po prostu, no. Nie wytrzymuj czegoś, co jest, ja wiem, że nas uczą w rodzinie tego, no niestety. Ale wiesz, Kasiu, co ci powiem, że no, też przyszłam do ciebie, to było 10 lat temu, myślę. Jak przyszłam na pierwsze warsztaty, takie było chyba 12 dziewczyn, to ja z buzią otwartą siedziałam i mówię, Boże, co tu się w ogóle dzieje, ale o co chodzi? Ale już wiedziałam, że ja chcę, że ja tak chcę, że ja tak chcę inaczej. No więc robię to od 10 lat, już jestem w innym miejscu, ale słuchaj, te programy są tak silne. Programy są bardzo silne, tak, bo one są. Łażą, kochani, tak? Zdajmy sobie sprawę, że programy rodzinne to jest coś, co nam się wbija, wtłukuje, wsadza we wszystko. Dziecko małe jest skazane na ten cały bogactwo lub koszmarne ubóstwo tego, i co wtedy, przekazują. Kiedy chłonie najwięcej. Kiedy chłonie wszystko jako jedyną słuszną prawdę. Świat jest taki, jaki jest w domu. Tak. I teraz, jeżeli w tym domu, a niestety często w tym domu jest smutno, albo zimno, albo chłodno, albo pusto, albo przemocowo, albo strasznie, albo wszystko do kupy, prawda? Albo rozpieszczają, a potem leją, prawda? Albo dadzą, a potem zabiorą. Wiecie, no, są wersje patologicznych rodzin, niestety ogromnej ilości tych wersji. Tak. A najmniej jest spokojnych, pogodnych, serdecznych, radosnych, zadowolonych z siebie rodzin. No niestety są, na szczęście, ale jest ich za mało. No więc jak się w czymś takim wyrasta i ma się to poczucie, prawda, że moi rodzice mnie bardzo kochali, przychodzi taka dziewczynka, bardzo o mnie dbali, bardzo się o mnie troszczyli, martwili się o mnie,
i mi powiedzieli, na co mam iść się uczyć, i mi powiedzieli, z kim mam nie być, i mi powiedzieli, w co się mam ubierać, i mi mówi, wszystko dla mojego dobra, wszystko z miłości. Jezu, mam ciarki. No to no jasne, no. Wiesz, no to są po prostu ciarki. Ona w to głęboko wierzy, bo bardzo też chce. Tak. Człowiek chce się czuć kochany, prawda, i chce wierzyć, że to, że mnie zamęczali, prawda, no to przecież z miłości. Tak. No. I potem daje się zamęczać tak naprawdę. I daje się zamęczać, bo jest nauczona tego, prawda, bo to jest takie normalne, domowe życie. No. Tak. Ale też jak jest ta dziura taka, że nie dostałam tej bezwarunkowej miłości, no to tak jak mówię, ja i u siebie to nadal ciągle zauważam i u moich dziewczyn, z którymi pracuję, że krzywo spojrzę, on mnie już nie chce. Tak, on już nie kocha. On już nie kocha i to albo odrzucenie, od razu jak mała dziewczynka. Takie na zasadzie, no tak. wydało się, no tak, że ja jestem nie do kochania, prawda? Tak, tak. Smutne to okrutnie, bo jesteśmy, wiecie, piękne, fajne, mądre, wytrwałe, inteligentne. No takie szybkie w uczeniu. Kobiety się tak cudownie szybko uczą i też uczą się szybko nowych postaw życiowych. Tak. Tylko to, co mówisz, mamy wiedzieć, że te stare rzeczy nas złapały kiedyś i chcą nas trzymać, prawda? Mhm. Taka chytrość organizmu, który się, no ten stary się broni po prostu. I on nigdy no, to jest nawyk. Chyba nie zniknie. On się odbija, odbija. To tak zwane nawroty są, prawda? No trzeba wiedzieć, że są. Ale jak jest nawrót, to wtedy trzeba się zapytać samej siebie, czego ja sobie nie dałam, co ja ostatnio dla siebie nie robię, kiedy na co ja się znów zgodziłam, tak, nie chcąc tego wcale, że mam nawrót. Przeprosić siebie, tak, popytać ukochać siebie, ukochać, ukoić, albo poczekać, żeby zrozumieć, bo może nie od razu wiemy, tak, prawda? Ale a nie spieszyć się, nie mówić, o wszystko przepadło, nie no, warto. Właśnie, że ta cały tak, ten rozwój to tak, do niczego. Tak, tak, tak. Ale też każdy nawrót jednak wiemy lepiej, jak się zachować. Każdy jest nawrót, krótszy, tak. Nie? Ja poza tym pokazuję tak, słuchajcie, takie pętelki, idzie do góry i potem jest taka pętelka i potem znowu idzie do góry i jest taka mniejsza pętelka, aha, a potem idzie do góry i jest jeszcze mniejsza. Czyli te kolejne nawroty są coraz krótsze i coraz dłuższe przerwy. Tak. Mało tego, w trakcie nawrotu wiemy, co robić. Dokładnie. Bo się nauczyłyśmy, po pierwsze, żeby jest nawrót. Tak, tak, dokładnie. Po drugie, wsparcia, szukać sobie, pomóc, prawda, i no tak, wrócić do radości. Bo generalnie nie mówimy tutaj o kobietach, które nie chcą sobie pomóc, no bo rozumiem, no, że takich tu nie ma. No po co ma. Mamy no, bo mówić? Po co? Tak, one wiedzą, no, że nie chcą, niosą krzyż, nie chcą, no. I tak. Tyle tylko, że różne dziewczynki, ich dzieci i będą nieszczęśliwe, no ale trudno. No, no jak komuś nie da się komuś nie pomóc, da się, na siłę. Na siłę. Pozdrawia nas Małgosia Kosińska. O, Małgosiu, hej, tak, kochana, całujemy cię serdecznie. Popatrzę, co tu dziewczyny piszą. Tak, dziecko chłonie. Pani Kasiu, bardzo miło się słucha, jakie to prawdziwe, pisze Aleksandra. Ja już wybaczyłam rodzicom, jestem szczęśliwa, pisze Alicja. Tak, ja już dawno nauczyłam się, że zmiany trzeba zacząć od siebie. No, no więc właśnie, no, bo przychodzą też do mnie dziewczyny i zaczyna się od tego, że mówią, że właściwie wynika po 15 minutach mówienia, że ona przyszła zmienić męża. O, to jest w ogóle, powiedziałabym, tak, nagminne. Ja mówię, ale jego tak, tu nie ma. Tak, tak, nagminne. Albo takie, nawet nie to, żeby go zmienić, tylko żeby jej tak bez przerwy współczuć. Aha. Albo on jest taki, albo on tego nie robi, a to robi. Czyli jest to kobieta, która właśnie nie mówi w ogóle o sobie, tylko o nim. Narzeka cały czas, ma słuszne pewnie pretensje, bo jest jej niedobrze z nim. Natomiast prawdę mówiąc, jest z nim tak zajęta. Tak. I tak cudownie, tak co powiedziałam na początku, jest zwalić wszystko na niego. Mam zmarnowane życie przez niego. Przez niego. Gdyby on był kim innym, no to byłoby zmarnowane przez tamtego. No ale ona myśli, żeby było idealnie. No bo ona tak lubi myśleć. No, bo wtedy siebie ładnie okłamujemy. No. Czyli mamy kolejną rzecz do szczęśliwego życia. Jeżeli chcemy coś w życiu zmienić, to nie innych ludzi, żeby on, to on ma się zmienić, tylko... Co ja mogę zrobić, tak, w tej sytuacji, co chcę zrobić w tej sytuacji. Co jest możliwe. Co lubię, tak, zrobić, co, po czym będę się dobrze czuła. W jaki sposób mogę sobie tutaj coś dołożyć, coś przerobić, czasem w ogóle nie ruszając jego, w ogóle. Właśnie. W ogóle. Bo tak naprawdę jak zmienimy patrzenie, to się może okazać, o, chłopa, że... Chłopa patrzył, Jezu, co ona robi? Nowa baba. No i on wtedy też może trochę nowy być. Bo już... Powiem wam, taki śmieszny, to się może trochę chamski. Chłopcy lubią 3C. Czyste, cycate i cudze. Więc jak się pojawi w tobie, kobieto, coś nowego, to się robi szlufka dla faceta.
Więc żonom zawsze mówię, słuchajcie, jak wam się wydaje, że tak już trochę zdycha wszystko, no to jak zaczniecie się zachowywać dla siebie, czyli wiesz, robić różne rzeczy, które wam sprawiają frajdę, to chłopaczy tak na początku mówi, co to zbiesiła się baba, nie? Tak. Trzeba ją przytrzymać, ale nie, kochanie, nie, ja bardzo dobrze się czuję, jestem bardzo przy tobie zadowolona i w ogóle tylko się ciesz moim szczęściem. To on po jakimś czasie mówi tak, Jezu, to w ogóle jest bardzo interesująca kobieta. Ale co na przykład może robić? Chodzić na randki ze sobą? Na randki ze sobą, na randki z przyjaciółkami, na randki z kolegami, na randki z pieskiem, dzieckiem, kotkiem, do teatru, do kina, na spacer, do pływania, tańczyć ze szczotką w pokoju, leżeć 2 godziny w wannie i dolewać sobie ciepłej wody, albo przeciwnie, tak sobie dbać o siebie. Robić różne fajne rzeczy. Nie gotować dla nich tego, co oni lubią, tylko sobie to, co lubią. Jak nie chcecie, to nie jestcie. Albo może ty, mężusiu, lubisz tak bardzo schabowe. Kochany, potłucz nam troszeczkę i porób. Syneczek też by się mógł tym naprawdę podciągnąć, prawda? A jak ja słyszę, że kobieta robi... Ja robię 3 obiady, bo każdy co innego... I ty jeszcze, jeszcze by sobie życzyła zachwytu. No. A kto się zachwyca ofiarą, nie? Kto się zachwyca uciemiężoną kobietą, tak? Ona może być wygodna, ale czy ona jest fascynująca? W Łodzi się mówiło, jeszcze miotełkę w dupę i pozamiataj. Jak tak już latasz naokoło wszystkich, to jeszcze niech ulica się wysprząta przy okazji, nie? No dobrze, bo w ogóle takie przytoczę powiedzenie Meryl Streep przeczytam. Dobrze. Bo ono po prostu dokładnie odzwierciedla to, o czym mówimy, że kiedyś jak byłam młoda i wchodziłam do pokoju, to zastanawiałam się, czy ci ludzie w tym pokoju mnie lubią. A teraz wchodzę i się zastanawiam, czy ja ich polubię. Tak, tak. Czy oni mnie wystarczająco zaciekawią. Tak. A nie, bo jak nie, to nie w tym pokoju. To przejść do innego pokoju. A kiedyś myślałam, to ja się muszę postawić. Tak, ja muszę się pokazać. Tak. Muszę poudawać, żeby się nie wydało, że ja może jestem nieciekawa. Czyli z wiekiem można też powiedzieć, że jak sobie dajemy przyzwolenie, to mniej też udajemy. To jest w ogóle niewiarygodnie ważny temat. Niewiarygodny. Nie? Wiesz, ja cały ostatnio ja się zrobiłam już taka... Powiedziałabym, no taka bezczelna już jestem, wiesz, już kurde mówię, wiesz, po prostu już w ogóle, już się w ogóle nie martwię political correctness, naprawdę. To znaczy myślę, że i tak jestem osobą w miarę uprzejmą i wrażliwą. Szanujesz ludzi w końcu. I szanuję ludzi, ale mówię co myślę, co czuję i tak słyszę, ale tak nie można mówić. Ja mówię, ja mogę. I przychodzicie do mnie, jeszcze mi kurde płacicie. I jeszcze mam z tego zysk. A to o kim wy mówicie, że tak nie można? Właśnie. Kto to wszyscy powiedział? Mi powiedzie. Ja wiem, co to są wszyscy? Właśnie. I wychodzi na to, że mamusia, tatuś, ewentualnie mąż lub partner, no i może jeszcze czasem ciocia albo wujek. Wszyscy. Ile tak. Was trzech? No ale to jest tak samo jak nie wypada. Ja się zawsze pytam, ale kto powiedział? Kto tak powiedział? Kto powiedział, że nie wolno, że nie wypada? Sami sobie, jakby problem chyba kobiet też jest, polega na tym, że my czekamy, żeby ktoś z zewnątrz dał przyzwolenie, a ono jest z nas. No bośmy się niestety nauczyły, że mamy same sobą nie sterować. Słuchajcie, zewnątrz sterowność kobiet jest jednym z najważniejszych powodów, że są nieszczęśliwe. Tak. Nie można wszystkich zadowolić. Nie może być tak, ona znam takie baby, co to tak, dopóki jest z jedną osobą, to wie co robić, bo podlizuje się tej osobie, ale jak jest z dwiema albo z trzema, problem. O Jezus, ta lubi co innego, ja tutaj jak będę taka śmiała i wesoła, to temu się nie podobam, ale temu się znowu podobam, jak jestem śmiała i wesoła, a oni tu razem, o matko, co ja mam zrobić, rozumiecie? No. No groza po prostu, mnie nie ma, mnie nie ma, prawda? I tylko wtedy tak, jeżeli ten mnie lubi za to, że jestem wesoła i śmieję się z jego dowcipu, a tamten, że taka cichutka i skromna. To mamy kłopot. To poza tym wszystkim, kogo oni lubią? Właśnie. Jakiś hologram. Kogo? Hologram, dokładnie. Jakąś postać narysowaną, jakiś wymyślony. Wymysł. No przecież to nie ty, dziewczyno, no. Bardzo to smutne. Ale chcę jeszcze wrócić, bo miałyśmy o facetach coś powiedzieć. Proszę bardzo. Bo tak sobie pomyślałam, chcę powiedzieć o najważniejszej książce, Kasiu, twojej, która była, nie wiem nawet, czy mi życia nie uratowała w pewnym momencie, a mianowicie Kup kochance męża kwiaty.
Uwielbiam ten tytuł. Jestem z niego taka dumna. To tytuł jest cudny, a książka jeszcze bardziej. Książka jest mega głęboka. Jest nie tylko dla kobiet po zdradzie, absolutnie nie. To jest dla kobiet taka no, przełomowa po prostu książka. Ale chcę powiedzieć o jednym fragmencie, bo tak pięknie tam opisałaś taką sytuację, że jest sielankowy obiad rodzinny. Uwielbiam tą scenę. Tak. Siedzi tak. Żona z mężem i nagle otwierają się drzwi, wpada kochanka demoniczna. Dziwka. Nie chciałam jest. Tego słowa dziwka. Użyć. Dobrze, dziwka i jej, czarno i ubrana, jej, tak, na jej, okazach, świta, jej świta, tak, demoniczne i biorą tego po prostu faceta. Chłopa od rozsału biorą. I wynoszą. I żona tak. Wtedy co mówi? Ona mi go zabrała, ukradła. Czy ukradła. Tak, a dziwka tak? Rzuca go na futra i mówi, kochany, rób co chcesz, bo i tak będzie na mnie. Tak, to jest piękna scena. I właśnie o tym chciałam powiedzieć, że niesamowite jest też to, że kobiety... No jednak jest ta, jak to ładnie nazwać, taka sztama z facetami, że ona zawsze... To są kobiety patriarchalne, tak, no. Że tak. Zawsze jest inna kobieta winna, a nie ten facet. Poza dziewczyny, powiem wam coś takiego. No. Jeżeli spotykacie chłopa, który źle mówi o swojej poprzedniej babie i wy, przepraszam bardzo, idiotki, mówicie, cieszycie. Och, jak to cudownie, że ona nieźle mówi, bo ja jestem taka mądrzejsza, ta fajniejsza i ta ładniejsza. Kochane, to jest facet, który o was będzie mówił dokładnie to samo za chwilę. Mało tego, ma was gdzieś, chce was do czegoś użyć i wie, że niestety, jak was pochwali kosztem innej, to będziecie się czuły lepsze. No skończmy z tym w końcu, no. Solidarność kobieca ma polegać na tym, że się mówi tak, co mówisz o swojej żonie? Matce swoich że dzieci. Głupia, albo że źle dzieci wychowuje, to po coś się z nią żenił, albo po co z nią tyle był. Tak. Wybrałeś ją, musiało być w niej coś fajnego. Dokładnie. I jakie to jest w ogóle wobec siebie też. Po prostu jestem z tym facetem, który obrzuca łajnem, błotem, często matkę swoich dzieci. Tak. I bardzo nie wybrałem. A kiedyś przyszła do mnie taka para, to było... Ja strasznie rzadko, w ogóle właściwie chyba tylko dwa razy w życiu, czy trzy powiedziałam, że nie będę pracować z kimś. Przyszedł pan z żoną, to jest z kochanką, on ma z żoną dziecko niepełnosprawne, a ona sobie nie życzy, żeby on z tym dzieckiem i z tą żoną utrzymywał jakiekolwiek kontakty. I ja do niej powiedziałam, nie będę z panią pracować, bo jest pani nikczemna. A do niego powiedziałam, jeżeli pan chce być dziewczyną, która pana dziecko tak traktuje, bo może powiedzieć, jestem zazdrosna o żonę, tak, prawda? Uczciwie powiedzieć o swoich uczuciach, ale nie wolno ci się spotykać z dzieckiem i pomagać matce dziecka, prawda, w wychowaniu i w dawaniu się z nim, ale to jest po prostu osoba podła. Pan chce od miłość? Co to za miłość w ogóle? Czy ta kobieta kogokolwiek potrafi kochać? Tak. Państwo, do widzenia, powiedziałam, z dużą satysfakcją, powiem wam. Do Jezu, widzenia. Ale no, potworne. No. Ale muszę powiedzieć, nie wiem, czy tutaj jest ta osoba, ona będzie wiedzieć, że o niej mówi. Jedna z moich znajomych właśnie to zrobiła. Kupiła kochance męża kwiaty. Najlepsza cudownie. Była scena, cudowna. Ja uważam, że to się na sztukę albo na film nadaje. No. Wyszła do kwiaciarni. No oczywiście, no wiadomo, no były w tym emocje silne też, ale czuła, że chce to zrobić i powiedziała, że chce kupić bukiet dla kochanki męża. Wyleciały wszystkie kobiety z zaplecza z takimi oczami i zaczęły wspólnie radzić, jakież to kwiaty byłyby najlepsze. Wiesz, na czym stanęło? No. Na białych leliach. Cudowne. Ja donoszę, że od bardzo wielu par, od bardzo wielu kobiet usłyszałam, kupiłam jej te kwiaty. Albo przyjeżdża para małżeńska do mnie z kwiatami, mówią, uratowała pani nasze małżeństwo. Ja mówię, to wyście uratowali swoje małżeństwo, wysłaliśmy jej kwiaty. Pięknie. No, boskie, nie? I to już takie jest... Wyższa szkoła jazdy. Tak. Cudowne. Ale ta moja znajoma poczuła się rewelacyjnie. Ona często wraca do tego. Wolna ale jest. Też taka. Tak. Ona tak to załatwiła. Bo to pięknie. Jest wielkoduszne, to jest z klasą, słuchajcie. Tak. Poza tym, wiecie, podstawowe moje pytanie to jest zawsze takie: z kim nas ci panowie zdradzają? Z kim? Właśnie. Z partiatkami? Nie, z nami. No. Z nami. Albo w grupie. Zobacz, ile razy się zdarza coś takiego. Przyjaciółka. Jedna siedzi i mówi tak, bo właśnie. Mam kochanka, który jeszcze od żony nie odszedł i powiedział, że już jej nie kocha, ale że jeszcze nie jest gotowy. A po drugiej stronie sali, naprzeciwko najczęściej, siedzi tak, mówi tak, no mój mąż mnie właśnie zdradza.
I ja nie wiem, czy on odejdzie, czy on nie odejdzie. I on mówi, że już się zerwał z nią, ale ja widzę, że jeszcze nie zerwał. I tak na siebie patrzą wzajemnie, nie? Mówię, kochane, no popatrzcie, tak mówię na siebie, no popatrzcie. Jesteśmy tu fajna same. Dziewczyna i tu fajna tak. dziewczyna. Ta chce być kochana i ta chce być kochana. Gorzej już troszeczkę jest z tym, że czy one chcą kochać. O, to jest już trochę gorzej z tym. Powiedziałabym kolejna rzecz, która się wiąże z wiekiem, że zaczynamy rozróżniać, co to jest kochać, a co jest uzależnieniem. A co jest uzależnieniem i co jest zakochaniem i co jest tak zwanym, wiesz, marzeniem ściętej głowy. Zaczynamy zdawać sobie coraz bardziej sprawę z realiów życia naszych własnych, że nasze ograniczenia są z jednej strony ograniczeniem, ale z drugiej strony są naszą ulgą, że nie musimy wszystkiego, tak. że inni ludzie są od innych rzeczy, a my od czego innego. Że się nie trzeba nikomu przypodchlebiać, bo wystarczająca ilość ludzi nas lubi. Że poza tym nie warto lubić wszystkich i nie warto, żeby mnie wszyscy lubili. No i w ogóle, że poza tym, słuchajcie, strasznie ważna rzecz, że ludzie sobie pomyślą o mnie i tak to, co oni będą chcieli. Przez swoje pewnie mapy. Przez swój durszlak, jak tak, to przez mówię. Swój durszlak, tak. Przez swój durszlak, bo oni akurat na przykład potrzebują mnie teraz skrytykować, prawda? Stara, głupia, gruba sobie nie radzi ze sobą, co ona się mądrzy. Proszę bardzo. Tak. Przyda mi się do tego, proszę bardzo. Ktoś mówi, jaka mądra, jaka kochana, jaka cię, proszę bardzo. Przydam się do tego. I prawda? To jest na wewnątrz strony, żeby budować tak, to tu, bo jak zaczniemy na różnych ludziach, to zgłupiejemy. Ale jeszcze wracając do mężczyzn, bo to, co powiedziałaś, że czyli co, pozbywamy się też takiej naiwności, bo my dziewczynki, co też lubimy, my kochamy uszami. O Jezu, my kochamy, to nawet nie jest żadne kochanie. No tak. My się dajemy nabierać, ponieważ chcemy, żeby nas ktoś się tak oszołomił. Tak. Żeby nam tak narobił w tej, żeby tak nie przytomnieć zupełnie, nie? Jaka ty jesteś cudna. Oczywiście, że jestem cudna. Jak ja wiem, że jestem cudna i on mi to mówi, to ja mówię, no ty jesteś fajny facet, ty się znasz na kobietach. Ładne. Rozumiecie? I on tak trochę wtedy, taki trochę się robi taki, czy z nią będzie łatwo? I albo stwierdzi, że jego ciekawi to, że ze mną nie będzie łatwo. I ci są fajni. I co wtedy dopiero się zaczyna coś fajnego? Albo powie, nie, przy tym ja nie dostanę tego, co ja chcę od niej. Bo on chce coś ode mnie, tak. ma prawo, ja też coś od niego chcę. Tylko ja na przykład chcę takiej fajnej wymiany, nie? Żywej, tak. interesującej, podróży, przygody, czegoś bardzo intensywnego, inspiracji. Tak. Również jakiegoś spokoju oczywiście, jakiegoś też bezpieczeństwa, czy tam tego, żeby było atrakcyjne, to jest jasne. Ale jeżeli ktoś mnie chce, wiecie, oszołomić, jak coś wycisnąć i potem powiedzieć, wiesz co, no to jednak nie to. No to no tak. przecież po czegoś co mi to? Brakuje. To jest tak, oddam ci serce, oddam ci ciało, odchodzisz i mówisz mało. Ale jeżeli trafi na dziewczynkę, która nie jest pewna siebie, to ona będzie łykać to jeszcze wszystko. Jak. I w dodatku i tak będzie miała tą dziurę. Słuchajcie, kolejna książka, którą naprawdę warto, Instrukcja obsługi faceta. Tam jest w punktach napisane, kto to jest łajdak. Uważam, że dziewczynka powinna się przez łajdaka przelecieć, słuchajcie, żeby się nauczyć tego. No tak. Tylko nie za długo, nie za długo. Romans... Bez Matki Teresy. Rok, dwa, max. No bo podobno łajdak kocha najbardziej. Tak. Najmocniej, najmocniej bije, tak. Albo dokucza. I co to jest porządny facet? Żebyście sobie to zobaczyły, zdiagnozowały dziewczyny, którym jest źle w domu, które nie dostały też nie tylko od mamy, ale od taty też, od akceptacji. Strasznie popadają w łajdaków, strasznie, a nudzą je porządni fajnie, chłopcy. No, tak. Jak ja to mówię, coś strasznego powiedział, że zadzwoni i zadzwonił. No. Ojejku, no tak. A i gdzie te emocje, gdzie ona patrzy w dali, łzy jej po policzku. I powiedział, że powiesi szafkę i powiesił skurczybyk, no. Na co tu czekać? No i dobrze, o czym tu marzyć? Ale jak zacząć takich doceniać? Prawda? No właśnie. Gdzie no. te emocje, gdzie te dramaty? Więc wiecie, dramaty i emocje są niezbędne w tym wieku, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo niepewne siebie niestety. Wtedy się strasznie boimy, jak on mnie odbierze, czy ja mu się spodobam. No tatusiowie powinni mówić do swoich córek, no tak. wiecie, cudna jesteś, będziesz się wszystkim facetom podobała. Zdajcie sobie sprawę, że my jak jesteśmy najpiękniejsze w takim sensie, najbardziej pokuśne fizycznie, bo prawda, bo młode i piękne, to najmniej wtedy w siebie wierzymy. Oj tak.
To jest potem, takie smutne. Tak. A potem człowiek patrzy na te Boże, zdjęcia, jaka co ja chciałam, była piękna! I co ja chciałam od siebie? Tak, nie? No ale moja mamusia mi mówiła, że jestem za gruba, a moja mamusia mi mówiła, że mam nogi za chude, a ten tatuś mi powiedział, że mam bocianie, teraz niedawno jedna taka. Tatuś mi powiedział, że mam bocianie nogi, no, no to jak ja mogę być, wiesz? Jedna mi mówiła dziewczyna, że ma wystającą pupę i pół życia spodni nie nosiła. Słuchajcie, a propos pupy, Boże, taka Tereska, pielęgniarka na odwyku, ja tam pracowałam przez parę lat, miała pupę w siodełko. Cudo, takie, taką dupkę murzyńską. Miała takie kompleksy na temat swojej pupy. Wszyscy pacjenci mieli świra na jej pupę. Ja im mówię, Tereska, oni się kochają w twojej pupie. Oni śnią o twojej pupie. Ale ona wiedziała lepiej, rozumiecie? No. Tak. No i co? No tak, bo wtedy nawet nie umiemy tego usłyszeć, tak, nie? Tak, tak. Czyli najpierw musimy tą dziurę zagrzebać, żeby w ogóle usłyszeć. Przynajmniej część tej dziury, no tak, część. Tak, tak. Musimy zacząć komuś wierzyć. Mhm. Na przykład cudownie jest wierzyć, słuchajcie, koleżankom na grupie. O tak. Przyszła taka jedna w gaciach, słuchajcie, no fakt, że dużo schodzi nas w spodnie, bo wygodnie. I mówi tak, jak miałam 12 lat, stałam przed lustrem, to moja ukochana ciocia, co było bardzo ważne, bo to ona jej uwierzyła, ukochana ciocia powiedziała, ty masz grube łydki. Słuchajcie, ta dziewczyna przez całe życie nie włożyła spódnicy ani sukienki. A my jej mówimy, ty ściągaj te gacie, pokaż te nogi. Ty masz świetne nogi. Wy tak tylko mówicie, bo mnie lubicie. Mówimy, no daj spokój, no co nam zależy, no tak. W końcu, Boże ty mój, no możemy ci powiedzieć na przykład, nos masz trochę za duży, ale nogi masz świetne. To nos gorzej schować. Oczywiście żartem, ale słuchajcie, zaczęła się ubierać jak człowiek, czyli baba. W spodniach również, ale przecież dlaczego ona ma być skazana, rozumiecie, tak, na to, żeby chować swoje nogi, no. Tak. I rzeczywiście taka grupa wsparcia to jest cudowne, ja też teraz taką prowadzę, to się dzieją cuda, bo często no niestety my nie wierzymy takim życzliwym koleżankom, tak, w takim życiu i to jest też paskudne, bo... No bo jak mamy sojusz, a nie przyjaźń, czy niesympatyczne koleżeństwo, no to tam wylezą jakieś niefajne rzeczy. Słuchajcie, najlepsza metoda teraz to jest właśnie zakładać grupy kobiece, szczere, otwarte, uczciwe. One muszą być oczywiście jakoś mądrze pomyślane. Mogą być spotkaniowe grupy, które co i róż ktoś prowadzi inne, ale mogą być też takie, gdzie ktoś doświadczony pilnuje tego. To nie muszą być terapeutyczne grupy, stricte psychologiczne, ale mają mieć pewne zasady. I wtedy zobaczycie, kobiety szalenie dużo sobie dają wzajemnie. To jest cudowne zupełnie. Tak, ja też uwielbiam z kobietami. No. To jest inna energia. Ale jakby kobiety w grupie, to dzieje się po prostu magia. Tak. No dobrze, ja jeszcze, ja nie wiem w ogóle, która jest godzina, ja ale możemy jeszcze gadać. Dziewczyny, jak macie jakieś pytania, to piszcie, chętnie odpowiemy, tu Kasia na pewno jeszcze chwilę odpowie. A ja tutaj mam jeszcze sobie zapisałam coś takiego, że niesamowite jest właśnie to, co też mówiłaś o tym poczuciu wartości, o tym, żeby nie słuchać tego, że my tak strasznie się przejmujemy, jak ktoś coś powie, krzywo spojrzy, nie wiem, ktoś mi powie, że mam fatalną fryzurę i ona cały dzień po prostu to rozkminia. I no, to jest też o tym, żeby tutaj, nie? Jak się tu patrzę, to coś tu mam tak za dużo. Oj, Kasiu, wiesz, naprawdę. Naprawdę, no nie wiem, chyba niedobrze wygląda. Niedobrze. I zobaczcie, to też jest tak, jak znowu ten perfekcjonizm. Jak jestem nieidealna, tu coś, nie, tu coś. To jest tragedia. Tu też mam, opowiem o dziewczynie. To było dla mnie przeżycie wstrząsające. W grupie obżartuchów przychodzi dziewczyna, która wygląda jak 5 aktorek najsłynniejszych razem wziętych. Jest nienaganna, jest przepiękna, ma włosy w ogóle za dupę. Ubrana drogo, cudownie, śliczna, rzęsy prawdziwe, teraz to już... Rzadko wiecie, umalowana nienagannie, ale w ogóle no po prostu, no tak, a my tak, co ty tu robisz? Oczywiście, no nie chodziło nam, że są same grube, bo chude też są żartuchami, wiecie. A ona mówi, jak to co? Ja mówię, chodzę na wszystkie prawie grupy, bo ja jestem tak, mówi, piję, ćpam, jem, żygam i mówię, i w ogóle jestem okropna. Jaka jesteś? Okropna. Co to znaczy? No brzydka jestem, niezgrabna jestem, nie udałam się. A wiecie, no po prostu to było przeżycie dla mnie. Jeszcze byłam tak zwaną dość młodą terapeutką wtedy.
Ja tak właśnie myślę, o Matko Boska, to jest prawda, że chodzą takie dzieła sztuki, rozumiecie? Które w ogóle nie wiem, no bozi się wypsnęły jakoś, prawda? Ideał, że wszystko ma, kurde, tak. Takie, co to w ogóle jest cud. A i tak. I ona siebie nienawidzi, rozumiecie? A my mówimy, no to jest tak ładnie ubrana i pomalowane paznokietki, masz ten makijaż, bo ja się muszę ukryć. Boże. Wyobrażacie sobie? Ja wtedy powiedziałam sobie tak, po pierwsze, dla facetów jest bardzo ważna wiadomość i dla kobiet. Jak widzicie kogoś idealnego, to nieprawda. W środku nędza. W środku bida, płacz, zgrzytanie zębów, rozumiecie? I nie można od takiego człowieka później dostać czegoś prawdziwego, bo on tak. jest nieprawdziwy. Tak. Prawdziwy człowiek jest taki, że tu mu coś wystaje, tam się mu coś, wiecie, zadarło, tu coś jest... Tu się głupio zachował. Tu się głupio tak. zachował, tu się głupio uśmiechnął. No, no po prostu tak. jest normalny. No tak. nie jest idealny. No. Tak. No. Aleksandra pisze, ile cudownych rad i do tego nieźle się uśmiałam. Jutro zaczyna się druga połowa tego roku, idealny moment, żeby zacząć żyć na własnych zasadach. Bardzo dziękuję za ten live. Grupy Kręgi Kobiet, to jest moc, pisze Dorotka. Ja jestem sama z córką, Alicja pisze i mówi jej to, co pani Kasia zaleca, aby mówił ojciec. Dobrze. Jeszcze trzeba wujków poprosić, dziadków, tak. kolegów z pracy, sąsiada, naprawdę. Im więcej facetów w okolicy kobiety, którzy są fajni, tym więcej dla dziecka i męskiego, i damskiego. I to nie muszą być kochankowie, naprawdę, nie musicie w ogóle... Znajomi, kumple, byle byli. Ewa jeszcze pisze, to prawda, moja córka nie miała ojca na co dzień i mało ją chwalił i teraz wybrała sobie faceta o 15 lat starszego. No i dobrze, i zaliczy sobie. No tak. Ja miałam faceta 20 parę lat starszego, 3 lata kochana takiego życia. Ale jak już tak mówimy o różnicy wieku, no to kobiety, kobiety starsze mogą, się spotykać z młodszymi mężczyznami i nie jest to żaden wstyd. To jest boska sprawa, słuchajcie. Powiem wam, że tak, przestańmy się czepiać młodych dziewczyn ze starszymi panami. Właśnie. I zacznijmy mieć, słuchajcie, młodych kochanków. Ponieważ to jest tak, że biologicznie, fizjologicznie, libidynalnie, to są najlepsze zestawy. Bo młody chłopak ma bardzo duży potencjał energetyczny, bardzo, bardzo chce mieć kobiety doświadczone, a starszy pan już ma bardzo mały potencjał, ale za to chce mieć świeżutkie ciałko i poczucie, że on jeszcze może. Rozumiecie? I on uczy dziewczyn. Mój kochanek mi bardzo dużo dał, bardzo, najwięcej. Ten najstarszy, bo wiedział, co to jest ciałko kobiety. Pewnie, spokojnie. I w ogóle, no po prostu, no tak, no. dawno nie żyje, a ja wysyłam mu różne ciepłe. O, Alicja pisze, ja mam teraz młodszego, super. Brawo. Sylwia pisze, żaden wstyd, ja byłam z młodszym o 11 lat, proszę bardzo dziewczyny, brawo. Brawo. I też Małgosia Kosińska pisze, popieram. Wiemy, Małgosia, tak, wiemy. Ale wiesz co, no bo seks seksem, ale to też chodzi o coś też takiego. Też o relacje. Tak, bo często mężczyźni niestety w wieku 50-60 są często już zgorzkniali, leni, tacy roz... No jak tacy są, to znaczy, że nie pożyli właśnie. No właśnie. Ale mój tatuś, tu muszę z kolei powiedzieć nową rzecz, bo to co powiedziałam przed chwilą będzie zupełnie inaczej. Mój tatuś mówił zawsze tak, nie interesują mnie młode dziewczyny, choć są śliczne, ja chcę kobietę koło 50 co najmniej, bo ona ma cudowne ciało, które wie czego chce, zna siebie, zna swoją rozkosz, zna swoje potrzeby, powinna w każdym razie troszkę już wiedzieć, jest z nią o czym pogadać, jest nie dojrzała, wiesza nie wiesza się, jest mądra, wie co to znaczy spotkać fajnego faceta. No słuchajcie, ja się nigdy w życiu nie bałam tego, że się robię coraz starsza, ponieważ mój stary właśnie mnie tak wyposażył. Super. Fantastyczne to było. Piękne. No. Bardzo piękne. Prawda? Bardzo ci zazdroszczę tego, Kasia. Właśnie. Ja chyba teraz dopiero sama do tego doszłam, znaczy sama, dzięki nauce. No słuchajcie, chyba podsumujemy, ja nawet nie wiem, która jest godzina, tak możemy gadać i gadać. Bardzo nas dużo, ponad 100 osób na żywo. No to super. Miło bardzo. Izabela, no właśnie zaczynam sama żyć na własny rachunek, bardzo mi z tym. Dziewczyny, bardzo wspaniałe wieczory. Cudnie. Cudnie. No więc cóż, co możemy powiedzieć na koniec? Całujcie siebie w samo serce. O, jak ładnie. Miejcie do siebie wiele, wiele, wiele takiego ciepła, zgody, akceptacji, zachwytu. Szacunku, poczucia wartości, poczucia wyjątkowości, chociaż
Jestem absolutnie wyjątkowa i taka jak inne kobiety, rozumiecie? To jest cudowny paradoks. To nie pycha. To nie jest pycha, bo ja naprawdę jestem jedyna, ale ta pani tak samo. Jest jedyna. Absolutnie. I ty, a jednocześnie i ty, jesteśmy i ty. Takie same. A jednocześnie jak wiele mamy bliskiego, prawda, i podobnego. Poza tym, kochane, miejcie taki... traktujcie siebie... Przecież człowiek wie, jak się na przykład zapyta, co ja bym naprawdę chciała, to wie. Tak. No chyba, że jest tak skuty przez życie, że już naprawdę nie wie zupełnie. Ale to zawsze wie na przykład... Czy wolę twarożek, wiecie, słodki czy słony, nie? Czy wolę usiąść na kanapce miękkiej czy na twardym krzesełku? Od tego można zacząć. Od tego zacząć. Czy wolę włożyć majtki, które mnie obciskają i jest mi w nich... Albo stringi. Albo, no to już z różnych powodów. Tak, dobrze. Wiesz, to już nie wchodzę. Czy wolę na przykład nosić rzeczy wygodne, tak. Prawda? Czy takie, które mnie obciskają? No rozumiecie, to są podstawowe dosyć rzeczy, no. A poza tym to, co jest najważniejsze, macie oddychać. Pełną tak. Piersią, oddychać do brzuszka, oddychać resetując umysł, oddychać, żeby poczuć swoją energię. To jest, kochane, życie, lekarstwo, frajda, zdrowie, wszystko. Bez oddechu nas nie ma. Jak będziecie oddychały dużo, uważnie i bez myśli, bo to są takie momenty odpoczynku, zobaczycie, jak zmieni się wam życie. O tak. I oddech też prowadzi właśnie do tej intuicji. Tak, do no i słuchajcie intuicji. Słuchajcie tak. Intuicji. No to ja też od siebie. Życie zaczyna się po 50. Albo i jeszcze albo lepiej. Albo jeszcze lepiej. Tak, bądźmy dla siebie życzliwe, twórzmy te kręgi, wspierajmy się, bo kobiety są cudowne, ale mężczyźni też są cudowni. Lubmy facetów, lubmy, ale zacznijmy ich poznawać, a nie wymyślać sobie, o, rozumiecie? Tak. I po prostu lubić. No. Ja dopiero po wielu latach, kiedy wcześniej to byli zawsze potencjalni tak, partnerzy. Tak. Wyjdzie czy nie wyjdzie tak, z nim? Ja zaczęłam tak te 7-8 lat temu po prostu lubić tak. Mężczyzn, bo był program w rodzinie, że mężczyźni są beznadziejni, tacy śmacy czy owacy, ale można ich zacząć lubić i zaczynamy wtedy widzieć fajnych. Tak, tak. Poza tak. Tym oni są. Tak. Są, tak jak i my. Kochane, bardzo wam Całuski. Dziękujemy za piękny wieczór. Pa, pa. Pa, pa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ups, żebym nie zwaliła.